Hej, siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Narf i dzisiaj, proszę Państwa, witam Was w takim nieco mroczniejszym klimacie, ponieważ dzisiaj mamy Halloween. Tak na poważnie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj, moi drodzy, witam Was w pięciu ciekawostkach na temat Halloween. No. Generalnie wiem, że to święto jest za bardzo niezobchodzone w Polsce, ale jest to, wydaje mi się, taka fajna okazja do przedstawienia Wam kilku takich, wydaje mi się, ciekawych ciekawostek. Fajnych ciekawostek na temat właśnie Halloween. Ja tak samo jak większość z Was też nie obchodzę tego święta, ale po prostu jest to taka, wydaje mi się, ciekawa okazja do tego, by Wam zaprezentować, tak jak właśnie przed chwilą powiedziałem, kilka takich faktów, rzeczy, ciekawostek. Jak wiecie, bądź też nie, moi drodzy, ostatni odcinek z ciekawostek był w sierpniu, pod koniec sierpnia. A mówiłem, że 1000 łapek będzie oznaczało, że zrobię z tego serię. Także jeżeli wiecie, pod tym filmem 1000 łapek, to ja też pomyślę nad kolejnym odcinkiem, nadarzyć jakąś fajną okazję. A już, moi drodzy, nie przedłużając, zapraszam Was do pierwszej ciekawostki w dzisiejszym filmie. Moi drodzy, pierwszą ciekawostką jest to, że najpopularniejszą czekoladką, moi drodzy, podczas obchodzenia Halloween jest Snickers, dokładnie. A że nawet pokażę, specjalnie kupiłem na rzecz odcinka, proszę Państwa, Snickersa, o. Dokładnie te Snickersy, moi drodzy, takie malutkie Snickersy są najpopularniejszymi słodyczami właśnie podczas obchodzenia Halloween. Więc ja Was zapraszam do kolejnej ciekawostki, a tymczasem ja sobie zjem Snickersa. Drugą ciekawostką jest to, że największą, najgrubszą, najcięższą, największą dynią świata, po prostu największą, najgrubszą, najcięższą dynią świata jest dynia, która waży, uwaga, uwaga, 1054 kg, dokładnie. Jak wiecie, bądź też nie, dynie takie jak tam na przykład mam, taka tam, jest koloru pomarańczowego i zazwyczaj są koloru dynie pomarańczowego, ale również mogą być koloru zielonego, białego, szarego, czerwonego, także fajna sprawa. Sama hainofobia jest to, moi drodzy, fobia, na którą cierpią ludzie, którzy się boją Halloween. Boją się po prostu Halloween i to są tak zwani samhainofobiści, o! Cierpią na nią tysiące ludzi. I ostatnio, moi drodzy, już dzisiejszą ciekawostką jest to, pomijając, moi drodzy, najpopularniejszą taką grą halloweenową jest Trick and Treat, czyli po prostu cukierek albo psikus, mówiąc po polsku. I wiadomo, wszyscy wiedzą, na czym to polega, chyba nie muszę o tym tłumaczyć. Jednak, moi drodzy, drugą najpopularniejszą zabawą jest tak zwany apple bobbing. Czyli po prostu należy w niej już bez użycia rąk złapać jabłko, które pływa gdzieś tam po wodzie albo na sznureczku, bo tak też różnie ludzie robią. Czyli że może po prostu jabłuszko sobie pływa, a my bez użycia rąk musimy go tak... Tak, dokładnie, moi drodzy, 5 ciekawostek za nami i tym oto fragmentem kończymy dzisiejszy materiał. Ogólnie pomysł na ten filmik podesłał mi Puzzle, do którego będziecie mieli link w opisie, możecie sobie obczaić jego filmik. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie, żeby możecie udostępnić film. Tak, Ty, mój drogi widzu, możesz teraz udostępnić ten film dalej, to nie jest takie trudne, wystarczą 2 kliknięcia, udostępnij i okej. Jeśli udostępnisz ten film, ciekawostki będą częściej, a jeśli nie... No to nie. To nie jest takie trudne, wystarczą 2 kliknięcia, możesz to zrobić poprzez po prostu udostępnij i okej. Także bardzo Ci o to proszę. Dziękuję. Koniecznie również wbijajcie na Snapchata oraz na Facebooka oraz na Instagrama. Wszystkie social media, moi drodzy, macie wypisane na dole w opisie. Także, moi drodzy, ja Wam życzę miłego dnia, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do kolejnych filmów. Na razie i yo, cześć!